Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny najmądwo odcinek symulatora maszyna. Dzisiaj pojeździmy sobie na scenerii całkowo V2. Witam serdecznie, Panie Simon. A GTA, tylko nie wiem czemu mi się nie wczytała maszyna. No, Panie Michał, również witam. Dawno mnie tu nie było. O, teraz będzie dobrze. Mnie też dawno nie było, no. I co się wydarzyło? Witam serdecznie, Panie Mietku. No. Teraz jest wszystko w porządku. A to nie będę pytał, jak mam mnie pytać. Dobrze, już działa. Więc myślę, że możemy zaczynać. Jesteśmy sobie w maszynie. No właśnie, i co problem jeszcze nie odpuścił dalej, pomimo przeinstalowania całego całkowa. Dalej drogi mają jakiś dziwny kolor. No dobra, mam nadzieję, że to tylko tutaj. A przeinstalowałem scenerię, no, dlatego było takie małe opóźnienie, no ale no niestety nie udało się naprawić. Dawno mnie nie było, bo no dużo rzeczy się działo w moim życiu prywatnym. Przez ten okres czasu, no i dlatego zostaliśmy tylko na odcinka. Zapalmy sobie światełko w kabinie, włączmy bateryjki. Typy w czym? Bo ja mam jutro typ lodówki i lodówkę mi przywożą. Taki mam typ. Dobrze. Bateryjki mamy włączone. Tutaj co się robi? No oczywiście baterie, ale my to zrobiliśmy sobie klawiszem. I nic poza tym. Dobra. Radio. Jaki kanał? Trzeci. A to ja nie wiem. Ja jeszcze nie oglądałem żadnego meczu, szczerze powiem. Ja do Polski wróciłem niedawno, jakieś pół tygodnia temu. I nie miałem za bardzo jak oglądać, więc no. Nawet nie typuję za dużo. Oświetlenie. Sprężarka. PC1. No miejmy nadzieję, że wygra, no zobaczymy. Jutro się wszystkiego dowiemy, jak to mówią. Dobra. A nie, bo mamy manewry robić. Gdzie jest MS1? To jest prawe światło, nie? TB14 się nazywa. Nie, to jest lewe. To jest prawe. No dobra. No dobra. I włączmy. Silnik, właśnie. Silnik pracuje. Sprężarka też. Dobra. I mamy
pod te M30 podjechać z tego co mi wiadomo. Trzeba odpowiednio ustawić rozjazd. Okej. Znaczy całkowo V2 jest już gotową scenerią, ale niedawno można ją sobie zresztą pobrać z forum. Tylko niedawno była aktualizacja symulatora i obstawiam, że po prostu jeszcze nie dostosowali tej paczki pod tej scenerii pod nową część symulatora z listopada, tak? My pod TM30 mamy w misji napisane. Opis misji jest w opisie filmu. A nie trzeba się cieszyć, panie Simonie. Dobrze, nastawę mamy towarową. O. Stawa jest i towarowa. I teraz tak, jeszcze raz sobie zobaczymy opis misji. Zaczynamy w shopie. Pod tarczę M30 zgadza się. Bo gdzieś był hamulec postojowy, nie? No, oczywiście. Rozumiemy hamulec postojowy. Witam serdecznie. O, Stachu, no. Witam, witam. O, i jedziemy. Dobra, myślę, że mamy przyciemnienie reflektorów, ale jednak nie mamy. No dobrze. I ruszamy. Przed siebie. No mówię, nie wiem co tu się z tą teksturą stało, że jest fioletowa. No ale dobra. Miejmy nadzieję, że to tylko tutaj występuje. Że w dalszej części symulacji nie będzie już takich problemów. Że pod TM30 się zatrzymamy i będziemy czekać na wyjazd, po czym podjedziemy do semafor i będziemy zmieniać kabinę. I czekamy w punkcie kontrolnym. Zaraz powinniśmy dostać wyjazd. Ładna jest to sceneria ogólnie. Oprócz tamtej drogi. Że tu wszystko działa, tak. Działa, tylko trzeba poczekać. Czwarty czerwca, to ojej. To jeszcze bardzo dużo czasu. TM30, dobrze stoimy. Jeszcze raz zerknę. No. Czyli musimy po prostu czekać na podanie sygnału. No, przyspieszmy sobie lekko czas.
zostaniemy ten sygnał, czy nie zostaniemy? Na pewno pod TM30 mieliśmy stracenie TM30. No to jest napisane niby TM30, nie? W opisie misji. Chyba jest dobrze. Nie wiem, ile tutaj trzeba czekać. Teraz nam nie podadzą, bo pojedziemy pod TM31. Zobaczymy, może źle po prostu opis jest napisany. No, chyba źle po prostu opis napisany. To tak. Dobrze. Nie wiem. Dobra, spróbujemy cofnąć. Mówię, coś to się zepsuło z tym scenarium. A to się wydarzyło po tej aktualizacji symulatora. Jeśli przez to ten rozjazd tydzień ma być. To mówię, no jeszcze spróbujemy podjechać pod ten Brunin. Ewentualnie się trzeba będzie przenieść na inną scenerię, no. To zobaczymy, jak podjedziemy tutaj. Może stąd będzie lepiej. Tego nie wie nikt. O, widzicie? Pod TM31 się trzeba było podstawić. I od razu dostałem. Dobra, jedziemy. No właśnie.
Na razie tylko taki mały kawałeczek. No dobra, i my mieliśmy wyjechać tu na tory postojowe? A są tory postojowe, czy nie? Chyba wystarczy. Mieliśmy na torach postojowych po prostu zmienić kabinę. No dobra. To zmieniamy kabinę. I co teraz? Odjedźmy pod tą TM-kę przed nami. Zobaczymy. Że jadę nieoświetlony, ale coś tu mnie zaczęło lekko dziwić. Dobra, chyba będzie dobrze tym razem. Dobra, to załączmy to oświetlenie. Idziemy. Nie wiem, jak tam w pociągu posługiwać się tempomatem. Tego się nie nauczyłem, niestety. Jedziemy teraz gdzie? Na elektrownię, tak? Skąd mamy zabrać puste wagony? Do punktu zdawczo-odbiorczego elektrowni. Po dojechaniu zostajemy skierowani na tor z naszym składem. Dobra. Jechaliśmy za rozjazdy, to do 40 na godzinę. Manewrujemy. To już 20 minut, my tutaj się męczymy. Nie tyle, co się pomęczyliśmy, co się domęczyliśmy w końcu, no.
dalej. Już niedługo powinniśmy w sumie dojechać. Tam chyba jest elektrownia. Tak nowe. Jak mi się wydaje. Mamy światełko zezwalające na jazdę manewrową. I wjeżdżamy na teren elektrowni. Trzeba zwolnić. U, tu już jest skrót nasz. Ojej. Trzeba mocno zwolnić. No, trochę mnie z tym zaskoczyli. No, mogli chociaż na radyjku poinformować, że wjazd na tor częściowo zajęty. No dobrze. Ej, mieliśmy dostać wjazd na tor, na którym znajduje się nasz skład. No w sumie jest napisany w opisie misji. No. No, by urwał, ale nic całe szczęście nie urwał. Dobra. Jeszcze tak, dociśnijmy. No tak, ale... Właśnie w tym pociągu trzeba tak to zrobić. No i pięknie. Dobra, luzujemy. Oczywiście. Jeszcze bardziej lodujemy, bo nam bardzo mocno powietrze zeszło. No i dobra. No. Prawie. Jeszcze trochę. Trzeba przytrzymać ten klawisz. Pięknie. I tak oświetlenie dajemy na zero i przechodzimy do drugiej kabiny. I będzie to jazda manewrowa. Tak. To jest światło prawe. Nie, lewe. No nie, się spojrzałem. Teraz jest prawe. Dobra. Jak tam luzowanie? Mamy mało powietrza. Sprężarka musi nabić, bo to jest aż 36. Nagwalionów. Dobra, teraz się zmieniało te końcówki. Już nie pamiętam, nie?
Shift E albo E. Dobrze. No, to już mamy sygnał i końca składu. Pięknie. Kanał trzeci. Nikt nam nie odpowiedział. Fajnie. Wyznaję klawisz Shift plus 1, że jestem gotowy. Na trzecim słychać dobrze. No mam taką nadzieję, że słychać dobrze. No więc ruszajmy.